Teledziennik, Janusz Wojcieszek, witam Państwa. Oto skrót dzisiejszych informacji. 70 tysięcy nowych przyłączeń telefonicznych przybędzie w przyszłym roku w naszym regionie. W styczniu wzrosła liczba bezrobotnych w województwie radomskim. W przyszłym roku województwo radomskie wzbogaci się o 70 tysięcy nowych przyłączy telefonicznych. Będzie to możliwe dzięki kontraktowi na telefonizację województwa podpisanemu w poniedziałek przez Telekomunikację Polską SA ze znaną hiszpańską firmą Alcatel. Centrale połączone magistralami światłowodowymi o łącznej długości około 360 km umożliwią błyskawiczny kontakt mieszkańców 40 gmin z całym światem. Urządzenia należące do najnowszej generacji serii Alcatel 1000 S12 zainstalowane zostaną w dwóch dzielnicach Radomia, w Śródmieściu i na Ustroniu oraz w Zwoleniu, Kozienicach, Grójcu i Warce. Hiszpańska firma nie jest nowym kontrahentem radomskiej telekomunikacji. Pojawiła się na lokalnym rynku już 4 lata temu, instalując pierwszą centralę, dzięki której przybyło miastu 10 tysięcy numerów. Umowa nazywana jest przez nas jako moment historyczny w telekomunikacji polskiej, a jeśli chodzi o wymierne jej efekty, to mianowicie zlikwidowanie kolejki po telefony w mieście Radomiu, w mieście wojewódzkim, gdzie w roku 1997 już nie będzie kolejki po telefony, jak również rozwój ilościowy i jakościowy w 40 gminach naszego województwa. Gmin mamy 63, więc zostało nam jeszcze 20 do dalszej modernizacji. Są to chyba, no liczby mówią same za siebie, że jest to ogromny plan, który chcemy w tych latach zrealizować. Podpisana umowa jest częścią zadania inwestycyjnego o łącznej wartości 1 200 000 000 starych złotych. Zakup central finansowany będzie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozostałe koszty pokryje Telekomunikacja Polska SA. Według danych Radomskiego Urzędu Statystycznego w styczniu wzrosła w naszym województwie liczba bezrobotnych. Niemal połowa poszukujących pracy to kobiety, informuje najnowszy numer Wojewódzkiego Biuletynu Statystycznego. W styczniu bieżącego roku w województwie radomskim było zarejestrowanych 72 750 bezrobotnych. O 3,4% więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Prawie połowa bezrobotnych to osoby, które zgłosiły się do Rejonowego Urzędu Pracy w Radomiu, obejmującego swoim zasięgiem poza stolicą województwa 13 innych gmin. 49,5% bezrobotnych to kobiety. W ostatnim dniu stycznia rejonowe urzędy dysponowały 512 ofertami pracy, czyli posiadały ich o 35,4% więcej niż w końcu roku 1995. Radomski Urząd dysponował 367 ofertami. Na jedną przypadało w naszym województwie 142 bezrobotnych. 44 mniej niż w grudniu. Wzrosły wydatki na przygotowanie zawodowe młodocianych, zasiłki dla bezrobotnych i prace interwencyjne. Zmalały na roboty publiczne, refundacje wynagrodzeń absolwentów i szkolenie. W strukturze wydatków dominowały zasiłki dla bezrobotnych. Prace nad indywidualnymi kontami każdego zatrudnionego oraz prowadzenie tzw. rehabilitacji przedrentowej to najważniejsze zadania ZUS w tym roku. Zaostrzone zostaną również kontrole prowadzone przez inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 80% osób pobierających renty inwalidzkie to ludzie ze schorzeniami układu krążenia i narządu ruchu. W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizował program pilotażowy aktywnej prewencji przedrentowej. W ramach tego programu osoby ubiegające się o przyznanie renty inwalidzkiej, a cierpiące na schorzenia, o których mowa, kierowane były przez ZUS na wczesną rehabilitację. Dzięki temu u ponad 30% osób stan zdrowia poprawił się na tyle, że nie uzasadniał orzeczenia grupy inwalidzkiej. Stosowanie wczesnej rehabilitacji pozwoli więc zmniejszyć wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w 1/4 wykorzystywany jest na wypłatę rent inwalidzkich. Obowiązek prowadzenia rehabilitacji leczniczej nakłada na ZUS ustawa z czerwca ubiegłego roku o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada zaostrzenie kontroli prowadzonej przez inspektorów ZUS. W 1995 roku przeprowadzono 2700 kontroli w sektorze publicznym i prywatnym. W 400 przypadkach badano również prawidłowe wykorzystywanie zwolnień lekarskich. Zakwestionowano ponad 300 dni chorobowych.
Jak zapowiada ZUS, każdy, kto zatrudnia choćby jednego pracownika, może spodziewać się kontroli przeprowadzonej przez inspektorów. Ponad 2000 nauczycieli z województwa radomskiego podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Od 4 lat Kuratorium Oświaty może dofinansować koszty nauki. W szkołach województwa radomskiego zatrudnionych jest ponad 12 tysięcy nauczycieli. 60% z nich legitymuje się wyższym wykształceniem. Najwięcej nauczycieli bez tytułu magistra pracuje w szkołach podstawowych i zawodowych. Najkorzystniej sytuacja przedstawia się w liceach ogólnokształcących. Tylko 2% nauczycieli nie posiada dyplomu wyższej uczelni. Jak poinformowało Kuratorium Oświaty, ponad 2 tysiące nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, z czego 360 osób korzysta z częściowej refundacji czesnego udzielanej przez Kuratorium. Aby otrzymać dofinansowanie w kwocie 300 nowych złotych, muszą być spełnione określone warunki. Dofinansowanie do studiów mogą się ubiegać nauczyciele przede wszystkim z tych kierunków, które są deficytowe w naszym województwie. A więc tutaj możemy powiedzieć o nauczycielach studiujących języki obce, nauczycielach języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego i to informatyki jeszcze. To są te główne, czasami także z innych kierunków, ale to już są takie wyjątkowe sytuacje. Dodatkowym kryterium jest zaliczenie pierwszego semestru. Nauczyciele z województwa radomskiego najczęściej kształcą się na uczelniach w Kielcach, Lublinie i Warszawie. Studia w Europie Wschodniej nie cieszą się powodzeniem wśród studentów Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Mimo nadesłanych ofert z uczelni nikt nie wyjedzie z Radomia, aby kontynuować edukację w krajach byłej demokracji ludowej. Popularne niegdyś studia zagraniczne cieszą się niewielkim zainteresowaniem wśród studentów radomskiej WSI. Jak co roku Biuro Kształcenia Zagranicznego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej nadesłało kilka ofert z uczelni zagranicznych, najczęściej z byłych krajów demokracji ludowej. Zwykle to macierzysta uczelnia typuje studentów, którzy zamierzają kontynuować edukację bądź po drugim roku studiów, bądź po uzyskaniu dyplomu. Jeżeli ministerstwo pozytywnie zaopiniuje kandydaturę, wówczas przydziela zainteresowanemu stypendium w wysokości zależnej od przyszłej uczelni. Na przykład Moskiewski Państwowy Instytut Techniczny oferuje podyplomowe studia, za które trzeba zapłacić $200 rocznie. Kandydatury studentów przyjmowane są w Ministerstwie Edukacji Narodowej do końca października. Mimo kilku ofert, w tym roku Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska nie wytypowała nikogo na studia zagraniczne. Jedynie 3 pracowników naukowych pojedzie na stypendium do Moskwy. Natomiast tym, którzy chcą studiować w uczelniach Europy Zachodniej, nie pozostaje nic innego, jak zapłacić wysokie, czasami wynoszące ponad $2000 czesne. Podsumowanie działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w województwie radomskim było tematem dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ratownictwa. Rozmawiano również o stanie technicznym sieci i instalacji gazowych. W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do pożaru co 3 godziny. Co 10 godzin musieli interweniować w przypadkach innych zagrożeń, m.in. katastrof i zdarzeń drogowych. Najczęstszą przyczyną pożarów jest nadal nieostrożność ludzi. Ogółem zanotowano 2700 interwencji na terenie województwa, z czego 1700 w Radomiu. Lasy paliły się ponad 200 razy, tych pożarów było 60% mniej niż w roku 1994. Zbigniew Ikwanty, kierownik rejonu gazowniczego w Radomiu, przedstawił analizę stanu sieci instalacji gazowych na terenie województwa. Największe zagrożenie stanowią nieremontowane od lat 50. instalacje w budynkach oraz zaniedbane urządzenia gazowe. Prawdziwym problemem jest jednak fatalny stan magistrali gazowej przebiegającej przez Radom w okolicach lotniska. W ziemi od 16 miesięcy są już położone nowe rury, jednak z uwagi na utrudnienia natury administracyjnej nowego gazociągu nie można uruchomić, stary natomiast grozi eksplozją. Zbigniew Ikwanty zarzucił wojewodzie opieszałość. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, w stosunku do odpowiedzialnych za to pracowników zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, stwierdził wicewojewoda Gołąbek, przewodniczący zespołu do spraw ratownictwa. Kierownik rejonu gazowniczego prosił również o uznanie samochodów pogotowia gazowego za pojazdy uprzywilejowane, co obiecywało już 2 poprzednich wojewodów. Pogotowie gazowe ma zostać włączone do systemu szybkiego informowania o zagrożeniach. Przy ostatniej awarii gazociągu pod Iłżą pracownicy gazowni zostali poinformowani o zdarzeniu godzinę później niż policja i straż pożarna. Basen wielozadaniowy powstanie w centrum Radomia. Basen będzie wybudowany przy zbiegu ulic Chrobrego i Struga w sąsiedztwie Stadionu Czarnych.
W ramach środków budżetowych Urzędu Miejskiego, które zostały zarezerwowane w bieżącym roku, planuje się wybudowanie w Radomiu 3 basenów. Jednym z nich jest już budowany basen przy Zespole Szkół Samochodowych. Drugi ma powstać przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 42 na Michałowie. W centrum miasta natomiast planowana jest budowa basenu wielozadaniowego. Wstępnie lokalizacja tego basenu została ustalona przy ulicy Chrobrego w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Czarnych. Z tym, że inwestorem tutaj, znaczy gmina będzie poszukiwać inwestora, we własnym zakresie tylko zamierza opracować dokumentację, przeznaczyć odpowiedni grunt, na którym będzie zlokalizowany taki basen. Miasto będzie szukało także dodatkowych źródeł finansowania, aby w krótkim czasie można było zrealizować tę inwestycję. Zapraszam teraz Państwa na wiadomości sportowe, które przygotował jak zwykle Piotr Szprendałowicz. Witam Państwa. Rozegranym wczoraj spotkaniem z rezerwami Stali Stalowa Wola trzecioligowi koszykarze AZS-u WSI zakończyli sezon. Goście ze Stalowej Woli, mimo iż już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce na finiszu rozgrywek, przyjechali do Radomia z mocnym postanowieniem odniesienia zwycięstwa. Radomscy akademicy, wyraźnie ustępujący rywalom umiejętnościami indywidualnymi oraz taktyką, jedynie w pierwszych minutach spotkania prowadzili grę równorzędną, obejmując nawet prowadzenie 4-0. W miarę upływu czasu inicjatywa przechodziła jednak w ręce koszykarzy Stali, stanowiących zaplecze zespołu występującego w pierwszej lidze. Po przerwie 11-punktowa przewaga gości wciąż rosła, osiągając 5 minut przed końcem meczu stan 51-71. Ambitna gra do ostatniego gwizdka sędziego pozwoliła AZS-iakom zmniejszyć rozmiary porażki do 8 punktów. Końcowy wynik 84-76 dla Stali, która wraz ze Starym Starachowice awansowała do gier barażowych o drugą ligę. AZS WSI w zakończonych rozgrywkach wypadł poniżej oczekiwań, zajmując ostatecznie przedostatnią 7. pozycję. Na zakończenie teledziennika przypominamy skrót dzisiejszych informacji. 70 tysięcy nowych przyłączeń telefonicznych przybędzie w przyszłym roku w naszym regionie. W styczniu wzrosła liczba bezrobotnych w województwie radomskim. W dzisiejszym teledzienniku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia!